Cześć, witam wszystkich. Chciałem wam pokazać filtry paliwa. Specjalnie je przecięłem, żeby pokazać wszystkim, jak to wygląda. Leżą dwa z grupy Volkswagena, obydwa. Ten to jest filtr. Przecięłem. To jest filtr z Volkswagena 1.2 TSI 6 Plus Golfa 1.2 TSI 19 000 przebiegu. Jak wygląda filtr paliwa? Proszę. Też już masakra. To jest filtr z Golfa 2007 rok, 2.0 FSI, 150 koni, z piątki. Proszę, co tu jest? Proszę, jak to wygląda. Proszę zobaczyć. To jest czarne. No jest ogólnie, no, wszyscy twierdzą, że tego się nie wymienia. Jak te filtry wyglądają? Są filtry paliwa. Takie mamy albo paliwo, albo coś. Proszę, ten jest. Teraz zobaczcie. Ten jest 2000. Siódmy rok. Volkswagen, Audi, wszystko. Jeszcze to było chyba oryginalne Volkswagenowski. Czy coś na nim pisze? No nic nie pisze, opisze o właśnie. Made in Germany. A to jest 2012 z tego FSI TSI Golfa, proszę. Made in China. Czyli ten po 2000 wygląda już praktycznie podobnie jak ten po 2000, bo też nie mówię, bo to jest oryginalny. Proszę, zobacz, jak to wygląda. Także ktoś mówi, że nie trzeba wymieniać filtrów paliwa. No też nie trzeba. Co wymiana oleju trzeba wymieniać. Tak to wygląda. Chciałem tylko poruszyć ten temat, żeby, bo twierdzą wszyscy, że się tego nie wymienia. To jednak się wymienia i trzeba wymieniać. Ja to specjalnie przycięłem, żeby było widać. Ten to jest oryginalny jeszcze pewnie z fabryki, bo tam nic nie było robione przez Niemca. Ten, proszę. Made in China. UFO. No jak UFO? 20 000 km. Jakaś padaczka. Masakra. No dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Hej.